Podziel się z nami, jak działa niesamowita technologia X39. Mamy wielu partnerów marki, którzy są zupełnie nowi, więc naprawdę chcą usłyszeć od Ciebie. A poza tym mamy na sali kilku bardzo wyrafinowanych, wykształconych lekarzy. W pewnym sensie opowiedz im wszystkim o tym, jak działa ta technologia. Tak, więc pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, jak sądzę. Nasze ciała opierają się na świetle jako formie komunikacji. W naszym organizmie znajduje się system bioelektryczny, którego całość opiera się na matematyce i geometrii. A jeśli zrozumiemy, czym jest ten kod biologiczny, będziemy mogli z nim zrobić naprawdę niezwykłe rzeczy. Zatem obecny kierunek moich badań skupia się na gatunkach nieśmiertelnych. I przyglądanie się kodom matematycznym, które znajdujemy w Biblii i kodom matematycznym, które znajdujemy w naturze, które teraz uważam za odcisk palca Boga. Możemy wykorzystać te informacje do wspierania naturalnych systemów uzdrawiania organizmu w sposób, który nie był wcześniej dostępny. Tak więc z łatkami, które są jedną z wielu różnych technologii, które opracujemy. Wiem, że prawdopodobnie porozmawiamy trochę o tym, co nas czeka w przyszłości, co jest niezwykle ekscytujące. Ale na plastrach, ponieważ jest to nasza podstawowa technologia i nasze podstawowe produkty, stymulują one skórę mieszanką różnych długości fal światła modulowanych w celu przechowywania informacji. Co to oznacza? Jeśli pomyślimy o komunikacji laserowej, która istnieje już od wielu dziesięcioleci i tak właśnie działa światłowód. Weźmiemy laser, będziemy modulować światło tak, aby zawierało informacje, a następnie po stronie odbiorczej światło zostanie rozpakowane i zdekodowane, dzięki czemu będziemy mogli usłyszeć głos lub zobaczyć wideo. Organizm ludzki zasadniczo działa w ten sam sposób, co oznacza, że światło jest emitowane z komórek. Właściwie to, w jaki sposób światło jest emitowane przez komórki, jest niezwykle fascynującym tematem, ponieważ pochodzi z DNA i wiązań wodorowych w DNA. Można powiedzieć, że ta emisja światła w rzeczywistości pochodzi ze sfery duchowej. Ale to wszystko oznacza, że wśród tysięcy różnych reakcji biochemicznych zachodzących w dowolnym momencie znajdują się impulsy spójnego światła przypominającego laser, emitowane z DNA, emitowane przez komórki, co organizuje i inicjuje zmieniające się środowisko biochemiczne w komórce. Oznacza to, że teraz, w wyniku normalnego procesu starzenia, poziom naszego glutationu lub peptydu miedzi będzie się zmniejszał. Ale jeśli znamy kod, dzięki któremu możemy stymulować skórę i komunikować się z ciałem i mówić, hej, chciałbym zwiększyć poziom peptydu miedzi i chcę poprawić aktywność komórek macierzystych w organizmie, jeśli wiemy ten kod, to nie ma nic bardziej skomplikowanego niż stymulacja skóry odpowiednią długością fali światła, aby poinstruować komórki, aby podniosły poziom peptydu miedzi. A ekscytujące jest to, że to dopiero początek. To, co możemy zrobić dzięki technologii opartej na świetle, jest po prostu niezwykłe.